Witajcie, kochane dziewczyny. Dzisiaj kręcimy nasz 50. filmik. To niesamowite, jak czas szybko leci. Chciałam oddać Bogu chwałę i podziękować Mu, że właśnie dokładnie rok temu, w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, gdy modliłam się w takiej osobistej, intymnej relacji z Panem, dostałam SMS-a od mojej koleżanki, która zachęciła mnie właśnie do tego, żeby nakręcać filmiki. Dawno o tym myślałam, ale nie miałam nigdy odwagi do tego, żeby się zmierzyć z tym wyzwaniem. A ten SMS był właśnie takim znakiem od Pana. Jednocześnie poczułam niesamowite pragnienie, żeby to robić. Jednocześnie poczułam, od razu przyszła myśl, o czym mogłabym nagrywać ten pierwszy film. I tak się zaczęło. W tej chwili jest nas około 200 dziewczyn, które regularnie oglądacie te moje filmiki. Nie jest to może jakaś porażająca ilość, ale dziękuję Wam wszystkim, które to sobotę albo w innym terminie otwieracie, słuchacie, modlicie się razem ze mną. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniają się do tego, że te filmy powstają. Dziękuję przede wszystkim naszemu Panu, naszemu Bogu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu, który przychodzi z inspiracją do każdego filmiku. Zapraszam na sobotnią modlitwę kobiet. Serce każdej z nas jest niezgłębione. Na jego dnie czai się wiele pragnień, marzeń, tęsknot. Marzymy o tym, żeby być kochane, żeby być podziwiane, żeby być adorowane, żeby czuć się bezpiecznie. Marzymy o wielkich przygodach. Ale jednym z takich największych pragnień każdej z nas jest pragnienie bycia wybraną i dostrzeżoną. To dlatego małe dziewczynki kochają baśnie, w których wszystko szczęśliwie się kończy. Kochają historie, gdy zwykłe, przeciętne dziewczyny, przez nikogo niezauważone, odrzucone, nagle zostają wybrane i ich życie radykalnie się zmienia. To dlatego największą furorę właśnie zyskała baśń o Kopciuszku. Być może to dlatego historia opisana w sagach Zmierzch i pozostałych o Beli, Edwardzie Kulenie, rozeszła się w nakładzie 120 milionów egzemplarzy, kiedy to zwykła, przeciętna, szara dziewczyna, trochę nawet łamagowata, nagle zostaje dostrzeżona przez dwóch pięknych mężczyzn. Te historie pokazują, co tak naprawdę tkwi w każdej z nas, jakie pragnienie jest tym pragnieniem dominującym w każdej z nas, to pragnienie bycia wybraną. Każda z nas marzy o tym, żeby być wybraną. Jeżeli w dzieciństwie to pragnienie zostało zaspokojone, jeżeli byłyśmy ulubionymi, ukochanymi księżniczkami naszych tatusiów, to pragnienie jest po prostu jednym z wielu pragnień i ma właściwą wagę. Natomiast jeżeli w dzieciństwie to pragnienie nie było zaspokojone, jeżeli często właśnie nawet czułyśmy, że nie zostałyśmy wybrane, to wtedy to pragnienie zaczyna być taką siłą napędową w sercu każdej z nas. I pod wpływem tego pragnienia możemy podjąć w życiu wiele niszczących, złych decyzji. Wróć teraz myślami do czasów swojego dzieciństwa i czasów wczesnej młodości. Czy często zdarzały Ci się takie sytuacje, że nie zostałaś wybrana? Być może była to sytuacja, gdy na WF-ie wybierano osoby do drużyn i Ty zostałaś na samym końcu, żadna drużyna Ciebie nie chciała. A może to była sytuacja, gdy wybierano przewodniczącego klasy i nikt nie zagłosował na Ciebie, nie dostałaś ani jednego głosu, albo dostałaś ich wyjątkowo mało i nigdy nie dostałaś tą przewodniczącą. Może nikt nie chciał siedzieć z Tobą w ławce, a może na podwórku dzieci bawiły się i nikt nie chciał bawić się razem z Tobą, wybierano kogoś innego. Może była taka sytuacja na dyskotekach szkolnych, kiedy wybierano inne dziewczyny, chłopcy bawili się z innymi dziewczynami, a Ty zawsze stałaś i podpierałaś ścianę, bo nikt nie chciał tańczyć z Tobą. Co wtedy czułaś? Co wtedy myślałaś o sobie? Jaki obraz Ciebie samej ukształtowały te wszystkie wydarzenia? Czy bardzo zostałaś poraniona?
Wiecie, dzisiaj być może jesteś już dorosłą osobą, może jesteś mamą, może jesteś szczęśliwą żoną, babcią, być może jesteś przekonana o tym, że Jezus Cię kocha, czujesz się właśnie taka szczęśliwa, spełniona, ale co czujesz, gdy pojawiają się takie sytuacje w życiu, że nie zostajesz wybrana? Bo czasami Bóg stawia nas w takich sytuacjach właśnie po to, żebyśmy sobie z tymi sytuacjami poradziły. Co wtedy myślisz o sobie? Jaki obraz siebie nosisz? Czy jesteś znowu tą małą, poranioną dziewczynką, której nikt nie chce, dlatego że jest niezbyt ładna, niezbyt mądra, niezbyt atrakcyjna, zaradna, przedsiębiorcza? Może zbyt cicha, powolna? Jaki obraz siebie wtedy stawiasz przed swoimi oczami? Co myślisz o sobie? Czy te miejsca zostały uzdrowione, czy jednak, gdy przychodzą znowu takie sytuacje, które być może powtarzają się w twoim życiu, znowu zaczynasz źle o sobie myśleć? A to jest jedna rada. Wróć do tych chwil ze swojego dzieciństwa w Duchu Świętym, na modlitwie. Zaproś do tych wszystkich sytuacji Jezusa Chrystusa. Niech On tam będzie razem z tobą. Niech trzyma cię mocno za rękę. Powiedz Mu o tym. Powiedz o tym, co wtedy czułaś. I niech święta krew Jezusa zaleje wszystkie te rany, te bolące miejsca. Niech moc, która płynie z Jego zmartwychwstania, uzdrowi każde to miejsce, tak byś mogła rzeczywiście poczuć się wybrana przez Boga, byś mogła żyć naprawdę pełnią życia i być naprawdę szczęśliwą. Jeżeli teraz oglądasz razem ze mną ten filmik, to chcę ci oznajmić radosną nowinę. Jesteś wybrana. Uwierz w to. Biblia jest pełna wspaniałych słów o tym, że jesteśmy wybrane. O tym, że Bóg wybrał nas jeszcze przed założeniem świata. Nie ze względu na to, jakie jesteśmy. Czy mądre, piękne, czy wręcz przeciwnie. Odrzucone przez ten świat. Wybrał nas, bo sam tak chciał. Dlatego, że bardzo nas kochał. Dlatego, że jego pragnieniem było poznawanie nas. Życie w bliskich relacjach z nami. Jednym z takich fragmentów jest fragment Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. Niesamowite słowa. To nie ty wybrałaś Boga, ale Bóg wybrał właśnie ciebie. Co to znaczy, że jesteś wybrana? Gdy zastanawiałam się nad tym, co to znaczy w moim życiu, przypomniała mi się jedna sytuacja, o której zupełnie zapomniałam. Było to na pierwszej dyskotece, na którą poszłam razem ze swoimi koleżankami. Stałyśmy wszystkie pod ścianą w takiej grupie, bo skończył się właśnie szybkie nagrania i puszczono jakiś wolny utwór. Nie pamiętam, co to była za piosenka. I wtedy z drugiego końca sali, z grupy chłopców, wyszedł jeden bardzo przystojny chłopak. Przeszedł przez całą salę, podszedł do nas i zaprosił mnie do tańca. To było coś niesamowitego. Zupełnie nie wiedziałam, kto to jest, nie znałam go. Był trochę starszy ode mnie, bardzo przystojny, ale poczułam się wtedy naprawdę wybrana, wyróżniona, zauważona, doceniona. I to był niezwykły czas dla mnie. I wiecie, historia z Jezusem wygląda bardzo, bardzo podobnie. Jezus podchodzi do ciebie i zaprasza cię do wspólnego tańca przez życie. Chce objąć cię mocno swoimi ramionami i chce, żebyś z Nim popłynęła i zaczęła tańczyć po całej sali. Będziecie tylko ty i Jezus. To za niezwykła przygoda, to za niezwykła chwila. Ale wiecie, w Słowie Bożym napisane jest, że niewielu jest wybranych. Może właśnie dlatego, że nie każda dziewczyna odpowiada tak na takie zaproszenie do tańca przez Jezusa. Być może będziesz się wykręcać, że wolisz ten czas spędzić ze swoimi koleżankami, wolisz porozmawiać. A może po prostu nie podoba ci się ten, który chce z tobą tańczyć. Niewiele o nim wiesz i nie chcesz go bliżej poznać. A może mówisz, że nie umiesz tańczyć i boisz się tak naprawdę wyruszyć w tą wielką przygodę. Może być wiele, wiele innych powodów. Chciałam cię zachęcić do tego, żebyś przyjęła to zaproszenie. Dlatego, że jesteś wybrana, ale to ty musisz odpowiedzieć tak. Ty musisz odpowiedzieć tak na to zaproszenie i wtedy naprawdę spędzisz niezwykłe chwile w ramionach
Jezusa Chrystusa. W takiej bliskości, w takim poczuciu bezpieczeństwa, w takim poczuciu, że jesteś tą jedyną, najważniejszą na świecie. Wiecie, tylko w bliskości z Jezusem, w takich bliskich relacjach, właśnie wtedy, gdy On trzyma nas mocno w swoich ramionach, w takim tańcu możemy przynieść właściwe owoce, bo jesteśmy powołane i wybrane do tego, żeby przynosić owoc, żeby głosić Jego miłość, żeby głosić Jego potęgę i chwałę. Kochany Tato w niebie, ja dziękuję Ci za to, że wybrałeś mnie jeszcze przed założeniem świata. Dziękuję Ci za to, że wybrałeś mnie nie ze względu na to, kim jestem, kim byłam, ale dlatego, że sam tak chciałeś. Dlatego, że mnie ukochałeś, dlatego, że powołałeś do takiej niezwykłej bliskości z Tobą. Panie, ja oddaję Ci teraz każdą dziewczynę, która modli się ze mną. I ja, Duchu Święty, proszę Cię, żebyś teraz otworzył jej serce. Jezu, idź do każdego miejsca, gdzie przeżyły odrzucenie, gdzie przeżyły właśnie taki moment zranienia, przez to, że nie zostały wybrane. Ja oddaję Ci siebie też, Panie, i ja zapraszam Cię do każdego takiego miejsca, kiedy właśnie miałam świadomość tego, że jednak ktoś inny jest lepszy. Panie, tylko Ty możesz uzdrowić to miejsce w sercu każdej z nas. Tylko Ty możesz zalać się swoją świętą krwią. I ja, Panie, teraz oddaję Ci każdą dziewczynę. I proszę Cię, Panie, aby w takiej odwadze też, w szczerości stanęły przed Tobą i przyznały się, że były takie sytuacje w ich życiu. Przyjdź ze swoim światłem, ale też ze swoją miłością. I gdy te miejsca zostaną zalane Twoją świętą krwią, otocz każdą z nich swoimi ramionami i powiedz, że bardzo je kochasz, że zapraszasz je do wspólnego tańca, że chcesz objąć je swoimi ramionami i pragniesz ich jeszcze bardziej niż one Ciebie. I to wszystko ja dziękuję Ci, kochane Tato, za to, że pozwalasz nam doświadczać takiej bliskości z sobą i za to, że w Twoich ramionach tak naprawdę jesteśmy najbardziej szczęśliwi, czujemy się wybrane i możemy wydawać owoce miłości. Ja dziękuję Ci za to wszystko i modlę się o każdą z nas przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, jesteście wybrane. Jesteście wybrane przez cudownego, wspaniałego, wszechmogącego Boga, który objawił się przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Niech moc zmartwychwstania stanie się Waszym udziałem. Ale niech to nie będzie tylko slogan, ale naprawdę życzę Wam, żebyście w te święta odczuły, czym jest życie w pełni mocy zmartwychwstania. Z Bogiem, który żyje, który pokonał śmierć, pokonał lęk, pokonał strach, pokonał niepokój, pokonał każde zranienie i z tego wszystkiego chcę Was wyprowadzić, po to, żebyście żyły w szczęściu, w radości, w wolności, miłości. Wszystkiego dobrego, błogosławię Was. Pa, pa.